jutro udam się osobiście do pana Jacka, żeby prosić pana Jacka o to, żeby się udał z nami jako kierowca. Pan Eugeniusz odmówił, więc zostaje, że no może być, że będziemy chcieli w sobotę wychodzić i nie będzie kierowcy, który samochodem pojedzie wieźć nam bagaż. Więc proszę o modlitwę za pana Jacka, żeby to, co dzisiaj mi mówił, z czego nie wiem, co wynika, raczej wynika, że nie będzie gotowy jechać, żeby swoją decyzję, jeżeli potrzeba, zweryfikował i jeżeli odczyta, że wolą Bożą jest, a czemu miałoby nie być, żeby w pielgrzymskę się zaangażował przez posługę nam, pielgrzymom, to żeby był gotowy z miłości do Chrystusa, do Kościoła, do dusz, także dla swojej biednej duszy ten dobry czyn uczynić. Za Kościół Święty katolickiego papieża, papieża katolika, ruszajmy w drogę pielgrzymią. Już w najbliższą sobotę, kto nie rusza, niech swoje życie, swój trud ofiaruje na tę intencję, jakże ważną i Polaków, żeby byli gotowi odrzucić heretyka i schizmatyka Bergoglio, że nie jest papieżem, nie dawali się zwodzić różnym hochsztaplerom, których wiara kosztuje tyle, że na niej zarabiają. Pan Chmielewski, redaktor, pan Kratiuk, wychodzi na to też pan od masonerii, pan Krajski, który nie śpieszy, żeby księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgę dopytywać. No bo co ma dopytywać, jak sam być może uznaje Bergoglio za papieża i różni inni. O katolickiego papieża, papieża katolika, ruszajmy w najbliższą sobotę do Matki Najświętszej, do Gieczwałku, dziś już wtorek. Niech Pan Bóg czcigodnym wiernym błogosławi. Deo gratias ad majorem Dei gloriam. Amen.